Witam serdecznie w Battle Right Royale. Dziś pokażę Wam, co potrafi tutaj postać. Ojej, kurczę, jak ona miała. Jak mógłbym zapomnieć? A, Jade, tak, jedna z podstawowych postaci w Battle Right. I zobaczymy, co sobie da. O, fuck, nie trafiłem. Jak ona sobie da radę w Battle Right Royale. Jako, że przed chwilą, no dla Was to nie jest przed chwilą, bo będzie, nie będą te filmiki obok siebie. I o ile wrzucę ten filmik, zrobiłem filmik z tej gry z recenzji, więc jeżeli chcecie dokładnie usłyszeć, co to jest za gra, to bardziej odsyłam do tamtego filmiku, a tutaj po prostu pokażę Wam, co potrafi Jade i spróbujemy wygrać, bo ostatnio, no tamten filmik, który nagrałem, mega mi się podobał, więc no myślę, że tamto jest takie mega ciekawe. O, tu się za królika zamieniłem. Jeszcze tych umiejętności nie znam, nie chcę się aż tak o nich czytać, więc nieraz puszczę coś niepotrzebnie. Znaczy mówię o itemkach, o umiejętności postaci to idealnie znam, bo akurat tą postacią bardzo dużo grałem. No i też jak widzicie mam skina innego niż zwykły, taki podstawowy. Do broni niestety nie zmieniłem, ale ten kostium jest inny, dosyć fajny. No i nic nie mogę znaleźć, więc no pewnie już wszyscy, co odpalili ten filmik, powiedzieli, ach. Cholera wie, o co chodzi w tej grze, brzydka jest, skóry coś widać i nic się nie dzieje. Ale zaraz zobaczycie, że się będzie działo. O, właśnie mamy przeciwnika. I właśnie nie trafiłem skillem. Ona jest taka, że o, jak te konterki ma, to przyciąga. Ale tu ją zabiłem. Dajcie mi ją dobić! Złapię szybko skille. I na ultimate właśnie, bo złapałem dużo punkcików. Niszczę kolejnego przeciwnika. Oj, ktoś jeszcze idzie. O. Chciałem mieć spokój, to teraz będę się walczył z każdym po kolei. Ty, odejdź mi z tym. Ktoś tu jeszcze idzie, jak ja już nie mam HP. Muszę stąd spierdzielać. Dawaj, dawaj. Coś tu mogę ulepszyć, co chcę ulepszyć. Item to healing potiony mam. Super. O, nie wiem, co tu jest tutaj po prawej, ale cieszę się, że już coś zabiłem. Odpalę potiony, zbiorę item. Itemów mam dużo, tu już mam jakiś legendarny. O, tu się odpaliły nowe te przedmioty. Zobaczymy, co tutaj jest ukryte dla nas. Nawet nie wiedziałem, że to w trakcie gry się może coś tu odblokować. O, ktoś go bije, czyli już troszeczkę ciekaw. Tam zostawiłem przedmioty. Co mogę na to wymienić? Nie wiem nawet. Słodzieje. Spierdzielam. On też spierdzielił. Chciałbym, żeby moje Q było ulepszone, bo ono normalnie jak jest ulepszone, to daje mi tarczę. I ta tarcza jest mega fajna. I na przykład, tu wam mogę pokazać, że jeżeli gracie tą postacią i kogoś tak chcecie zbaitować, że o, puszczam to, ale i go zestunujecie, ale nie, to guzikiem C się kanceluje tego casta. Widzicie? O, no teraz mogę dać cancel. O! No z nim będzie ciężko, on się healuje, to jest zupełnie bezsensowna walka w tym momencie. Wolę sobie użyć potiona i spierdzielać stąd. Oż ty chamie. Tak, jesteś kozak? No dawaj, chodź. O fuck. Fuck. Jestem dead. Nie. Nie. I dupa. Dupa. Za dużo przeciwników na jednym miejscu. Spróbujemy sobie szybciutko jeszcze raz zagrać. Pokażę może jakąś inną postać. A więc tak wygląda tutaj podgląd, bo nie wiem, czy wam w końcu pokazałem, jak zaczyna się gra. Tutaj u Vendora kupujemy sobie skille, ja kupiłem prawy i spację oraz healing potiona. No tam są nieraz pokazane takie punkciki, które są polecane do kupienia. Teraz zaczynamy, lecimy na takim wilku, jak widać są dwa nawet i każdy wiadomo jest osobno. Ja szukam jakiegoś miejsca, gdzie jest mało ludzi, a gdzie skarnę sobie jakieś itemki, żeby nie przegrać za szybko. Tu jest jakiś jeden itemek. Fuck, i nie wpadłem tam. Jak widać, tu jest dużo przeciwników. Te punkciki, o, już znikły. Więc to jest tylko na początek tak widoczne. I prawy przycisk myszy wyleciał. Itemek.
Chciałem pokazać wam Destiny, jak tutaj się gra, bo jest mega śmieszną postacią, ale nie wyszło z nią najlepiej. Złapię tutaj jakieś przedmioty, to będzie ciekawsza walka. O, jak mnie wywalił spoza mapy. Dobra, nie będziemy się z nią bić, bo to jest dobra postać na 1 na 1. A ja tak nie bardzo. Ogólnie, no, Ranger jak Ranger, raczej potrzebuje się z tyłu trzymać, a nie fajtować w pierwszym rzędzie. Ale spróbujemy z kimś zawalczyć, żeby zgarnąć jakieś EQ, bo... No właśnie, a tu jakieś EQ leży, tam się bije dwóch, a może ja tam podlecę i ich sksuję kogoś. Tylko gdzie oni uciekli? O fuck, czemu tu masz tyle HP? Jak widać, no... Za dużo sobie nie zrobili. I co, on pewnie nie podejdzie teraz do mnie. Kogoś tam słyszałem, więc fuck. No wejdź w łapkę. Tylko czemu oni się nie biją, tylko mnie ganiają? Ona mnie cały czas ściga. Wow. Jakie EQ miała tu, jakieś legendarne tu tego. Twarz, że padła. Ogólnie ten typek co grał, miał bardzo fajną właśnie postać na... O, ginę. Ty serio? Ona pomyślała, że ja tam uciekłem, nie? A, też peta odpaliła. Uhu! Jak nic nie przegram na jeden na jeden, jeżeli się nie wyhiluje. Pomimo, że fajne EQ zgarnąłem, więc szkoda by było przegrać. O, tu się ukryje. Tu się hiluje, to słychać to. Więc no, może ją skupiłem, a odpalę drugiego pota. Czy jestem? Fuck. Czy jestem w ogóle w mapie? Gdzieś tu jestem. Gdzie jestem? Tu jestem. I ktoś tu się bije. Trzeba iść zobaczyć. Jak widać, nawet spoko ta moja postać, ten dżumonk na PvP. O, fuck. Ale no, na tych typków może być ciężko. Tak jak mówiłem, w przypadku Jade tutaj też jest fajne, na przykład puścić prawy i kliknąć C, żeby się anulowało. Tak przeciwnika możemy troszeczkę zmylić, bo on pomyśli, o kurczę, zaraz mnie strzeli czy coś, a tu boom, nie ma. I cooldown zostaje. A Z-ką sobie odpalam Mołta i jadę. EQ coś tam zgarnąłem. Jak zabiję kogoś, tam się wyhiluje. Co tu się dostaje? Widzę tu kogoś, czy się chce z nimi bić. Mógłbym spróbować. To jest healer. Czyli jak jej tak na sukę nie zgarnę, to może być problem. No i ulta odpaliła. I kto inny ją zabił? Fuck. Takim sposobem. O, ginę. Wejdź to. Ile przeciwników? Już nie miałem gdzie uciekać. No i tym troszeczkę ciężej było, ale fajne kombinacje myślę, że mogłyby wyjść tą postacią. Ogólnie gierka, no pewnie tego nie widać, bo w miarę cicho siedziałem. Ale emocje troszeczkę są, jak cię tu gania tylu, tu uciekasz w jedną, w drugą. Te skille też są takie ograniczone czasem. No fajna, fajna gierka. Dobra. Nie było szału, nie wygraliśmy za dużo, nic nie wygraliśmy, nic nie... No mało co zabiliśmy. No ale chociaż zobaczyliście dwie kolejne postacie. No to dziękuję wam za obejrzenie i trzymajcie się. Elo!